A teraz zamek we wsi Owiesno. Co ciekawe, dość nietypowy, bo jest to jedyny zamek w Polsce zbudowany na planie koła. Ta średnica ma około 30 metrów. To, po czym teraz idziemy, to jest dawny most i fosa. A tutaj jeszcze były dodatkowo mury obwodowe, które się już nie zachowały. No, fosa jest dość głęboka. Także zameczek na planie koła. Myślę, że to fajnie będzie widać z góry. A na razie wchodzimy do środka ruin. Co ciekawe, zamek zbudowany na przełomie XIV i XV wieku z inicjatywy starosty księstwa Jaworsko-Świdnickiego. No i tutaj jak już wchodzimy, to doskonale widać, że tutaj jest już koło. Dobry. Ale czad. Ciekawe, z tym zamkiem jest związana taka legenda. To może nie konkretnie z tym zamkiem, ale z jakąś warownią, która tutaj była wcześniej w XIII wieku, że oblegali ją Tatarzy, którzy wracali spod bitwy pod Legnicą i ludność się schowała w zamku. No ale kończyło im się jedzenie. Tatarzy chcieli wziąć ich głodem. Została im ostatnia kromka chleba i ostatnie mięso i postanowili dać rannemu towarzyszowi. Ale jak już miał zjeść, to pies porwał i uciekł z zamku. No i Tatarzy zobaczyli, że pies leci z mięsem i pomyśleli, kurczę, no jak psy karmią tak dobrze, to chyba nie weźmiemy ich głodem. I taka to legenda. Natomiast co ciekawe, w 1996 roku znaleziono tutaj głowę psa z dużego pomnika, co świadczy o tym, że najpewniej ta legenda w tej tradycji ludności była bardzo, bardzo żywa i być może tutaj właśnie stał, najpewniej stał jakiś pomnik psa na upamiętnienie tego odparcia Tatarów. Także ciekawe, no trzeba poszukać w źródłach, czy coś takiego faktycznie miało miejsce. Ten zamek oryginalnie posiadał dwie wieże, z jednej i z drugiej strony przy bramie. Ale niestety one się zawaliły. Ale będziemy podziwiać z tej strony, jak to wygląda. O proszę, zachował się portal i CWDH 1742 chyba, albo 7. Warownia w Owieśnie należy do typu zamków nizinnych. Zbudowano ją w XIV wieku na planie koła o średnicy 30 metrów z wewnętrznym dziedzińcem, co jest rzadkością nie tylko w Polsce. Inicjatorem był Zygmunt ze śląskiego rodu Pogorzelów. Zamek był dobrze ufortyfikowany, w średniowieczu otaczał go mur obwodowy, fosa i kolejna zewnętrzna linia murów, za którą rozpościerały się stawy. Brama wejściowa usytuowana była od strony południowej. Na zachód od niej stała wysoka wieża, najpierw obronna, później bardziej dekoracyjna. Barokowa z zegarem. Przejdziemy dalej, z drugiej strony. Niesamowity klimat. Zasypane. Przekąt na 30 metrów, więc dość szybko można przejść z jednej strony na drugą tego zamku. Ale i tak jest mega klimat. Fajnie jest tutaj zachowane tylko najpewniej kominek, przewód kominowy. Idziemy sobie tutaj, dzikie stępy. Ale tam nie przejdziemy. Chyba, że tędy.
rumowisko kamieni. A tu jakiś gruz. Nie mieliśmy szczęścia do tamtego zamku, bo był zamknięty. Teraz w pełnej krasie ruinki do podziwiania. O, wow. Ale klimat. Jednak gdzieś tutaj można wejść. Najbardziej znamienitymi właścicielami zespołu zamkowego byli bez wątpienia Adolf i Agnes von Seydlitzowie. On, kapitan pruskiej armii, ceniony arystokrata o szerokiej wiedzy. Ona, bliska znajoma księżnej pruskiej Cecylii z Mecklenburgii-Schwerinu. Ich syn, Friedrich, był właścicielem zamków Owieśnie aż do 1945 roku. Wokół zamku znajdują się dawne zabudowania folwarczne. Z zamkiem związana jest legenda o tym, że został ufundowany dla templariuszy. Hipoteza ta została wprawdzie obalona, jednak wiele osób wierzy w obecność tajemniczego zakonu i ukrytych skarbów. Zamek i tak już widzieliśmy z drona, więc potwierdzam, jest okrągły, znaczy jest na bazie okręgu. Ale właśnie tutaj to fajnie widać, jak są te ściany takie się zaokrągają. Mówię, no jedyna taka budowla w Polsce, taki zamek. I pewno w Europie też jest niewielu, żeby był na bazie koła. Ale dlaczego? Tego nie wiem. Nie udało mi się znaleźć takiej informacji. No ktoś już miał fantazję. Dzień dobry. Kolejni turyści. A my powoli wychodzimy stąd już. Czwarty raz przechodzę tą bramą. Ale tak jak mówię, zamek nie jest duży. Się przechodzi po prostu na wprost.